Wiesz, Helena, że będę sprzedawał ten aparat? Kupiłabyś ten aparat, jakbyś była vlogerką? Żeby kupić taki inny, mniejszy. To co? Kupiłabyś, jakbyś była vlogerką? Nie jesteś vlogerką. Bycie codziennym vlogerem polega na tym, że trzeba codziennie vlogować. A dzisiaj taka trochę leniwa niedziela. Ale znalazłem coś takiego, o czym mógłbym z tobą porozmawiać. Mianowicie przez jakieś 3 godziny dzisiaj szukałem narzędzia, które dałoby radę zrobić coś takiego. Uploaduję do tego narzędzia online'owego klip wideo mojego vloga. I to narzędzie automatycznie sprawdza sobie z innymi platformami social media, jakie są obostrzenia na tych platformach, jaki ma być opis, jaka długość tego wideo i tak dalej. No i potem przygotowuję to wideo zależnie od wytycznych na daną platformę, czyli na przykład jeżeli przykładowo na Twittera jest tam bramka, że 250 mega maksymalnie może ważyć plik, to jeżeli ja tam wrzucam na tą platformę 1,2 giga plik, no to on automatycznie jest albo przekodowywany do tego, żeby tam ważył 250 mega, albo po prostu przycinany tak, żeby ważył 250 mega, albo jeżeli jest jakieś obostrzenie dotyczące długości tego pliku, no to tak samo, to ten automat to robi. Bo dzisiaj tych platform social media jest tak dużo, że jeżeli jest się takim twórcą jak ja, który na przykład teraz robi vlogmas i codziennie coś tam chce publikować i to ma być jakiejś sensownej jakości, nie wyglądać jak po prostu wyciągnięte z telefonu i niezmiksowane nijak, tylko to ma jakoś tam, no to trzeba temu trochę czasu poświęcić, no to później siedzenie i wrzucanie tego raz natywnie na YouTube'a, drugi raz natywnie na Facebooka, trzeci raz natywnie na LinkedIn, czwarty raz skrót jakiś malutki na Instagram i to tylko z telefonu, no bo przecież z weba Instagram nie pozwala wrzucać wideo. No to jest straszna strata czasu i ja oczywiście rozumiem, że te firmy, które stoją za tymi portalami społecznościowymi, no to robią po to, żebyśmy się zdecydowali na jeden. Tyle tylko, że dzisiaj nikt się nie zdecyduje na jeden. I tak już jest słabo strasznie, i tak 10% tylko ludzi widzi posty na Facebooku i tak dalej, także ograniczanie tego jeszcze nie wiem. Jakbym się dzisiaj zdecydował, no to dzień dobry, dzisiaj tylko i wyłącznie używam Instagramu. No i co? I ci wszyscy ludzie, którzy na YouTubie czekają na moje filmy, nagle by przestali w ogóle je dostawać, no to jest bez sensu. I dla nich, i dla mnie. Także takie rozwiązanie byłoby spoko i jeżeli takiego nie znajdę, to chyba sam po prostu założę firmę, która coś takiego zrobi. Oczywiście z jakimiś tam ludźmi ekstra, no bo ja sam to bym tego nigdy nie pociągnął. Ale to jest bardzo fajny pomysł na startup. Daj znać, czy byłbyś moim klientem.